Hej, hej, ja jestem Karmela i witam Was w przeglądzie magicznej kolekcji do The Sims 4. Dzisiaj obiekty dla Waszych nadnaturalnych Simów. Myślę, że szczególnie mogą spodobać się czarownicom i czarodziejom, ale nie tylko, bo będą pasować do każdej okultystycznej, myślę, postaci. I już nie przedłużam, tylko pokazuję Wam, co tutaj mamy. A mamy z tego, co policzyłam, to 19 nowych obiektów, plus właśnie w tej 19 jest również nowa ściana. Ściana, która ma całkiem sporo kombinacji kolorystycznych, ale to Wam pokażę na końcu. A teraz zaczniemy sobie od obiektów. Mamy nowe blaty, więc super, będziecie mogli zrobić magiczną kuchnię dla swojej czarownicy. Bardzo podoba mi się ten blat, bo wygląda jakby był po prostu ułożony, zrobiony z takiej, wiecie, z wielkiego pnia, z wielkiego drzewa, które zostało tak ładnie przecięte i tutaj po bokach jeszcze widać korę. No wygląda super, naprawdę bardzo, to jest fajne, to jest takie trochę mroczne nawet, także bardzo udany blat. Do tego do kompletu macie wyspę, więc możecie sobie stworzyć kuchnię z wyspą, z takimi, ściana, z takimi drewnianymi właśnie blatami. Myślę, że bardzo, bardzo udane nowe obiekty do kuchni. Ta wyspa też super. Jedyne, czego mi brakuje, to jakichś obiektów do siedzenia, na przykład kanapy, czy krzeseł, czy właśnie takich stołków barowych, bo byłoby już po prostu wtedy idealnie, kompletnie i super wszystko byłoby w zestawie. A tak, no niestety nie mamy tutaj żadnych obiektów z kategorii komfort, tak? Komfort, wygoda. Ale myślę, że coś się da do tych rzeczy dobrać. Tutaj mamy stolik chyba kawowy, dobrze myślę, czy to jest zwykły? A nie, to jest zwykły stół, dobrze, bo on jest wysoki i to jest po prostu zwykły stół, też z pięknym blatem. Bardzo mi się te blaty podobają i taką troszeczkę bardziej surową, surowymi nogami, surowym tym dołem, bo to są zwykłe metalowe nogi, więc takie pomieszanie stylów, ale nie wygląda to źle, nie wygląda to najgorzej i coś, w czym się zakochałam, słuchajcie, to jest przepiękne, to jest taki mały stolik nocny, ale z pentagramem, w sumie nocny albo dzienny, możecie z niego korzystać jak tylko chcecie. Właśnie, czy to będzie stół do jadalni, czy to będzie taka sama wysokość? Tak, to jest zwykły stół, to nie jest stolik nocny, ale jak chcecie z niego zrobić stolik nocny, to możecie go pomniejszyć i ustawić gdzieś naokoło łóżka, albo zrobić sobie z tego, nie wiem, jakiś ołtarzyk i tutaj poustawiać kwiaty, zioła i inne takie. Jest mnóstwo zastosowań, bo ten pentagram tutaj już nam sugeruje, że to może być takie miejsce na magiczne artefakty, a tych magicznych artefaktów jest w tej kolekcji naprawdę sporo i zaraz Wam to wszystko pokażę. Dalej mamy nowy regał, regał pełen magicznych oczywiście ksiąg, nawet kryształy tutaj są, świece, więc super, jakieś kwiatuszki, wszystko jest maxi smacz, więc mi się też wyjątkowo podoba. Te meble z jednej strony są takie naturalne, bo tutaj te blaty takie drewniane, a z drugiej strony dochodzą takie metalowe elementy, które od razu mi się kojarzą ze stylem industrialnym. No i tutaj jeszcze taki bardzo, bardzo klasyczny stół z tym pentagramem, więc no mega mi się podoba to połączenie. Dalej przechodzimy do rzeczy, która chyba zawsze podnieca mnie najbardziej, czyli elementy wystroju, dekoracje i te wszystkie takie szpargały. Jest przepiękna nowa półka w kształcie gwiazdy lub pentagramu, jak wolicie. Jest przecudna. Ona będzie też rewelacyjnie wyglądać w pokoju, który nie ma nic związanego nawet z magią. Jeżeli chcecie mieć pokój, w którym umieścicie sobie półkę w kształcie gwiazdki, to też będzie świetnie pasować. Dalej mamy akcesoria wiszące, takie bardziej kuchenne. Tu są jakieś przyprawy, chyba oliwki, zioła, coś tam jeszcze, więc no to będzie super pasować do kuchni. Tutaj macie też kolejną taką bardziej kuchenną półkę, która, czy to zmienia kolory, czy nie zmienia? To jest w jednej wersji, ale ta półka powinna zmieniać kolory, więc pokaż mi się, kochana, gdzie są twoje inne wersje. Tutaj są, no właśnie, więc możecie sobie dopasować kolor tej półki do innych mebli. No i kochani, macie super obiekt, bo zawieszone i garnki, i jakieś takie łyżki, czy patelnia, czy właśnie zioła, wszystko w jednym, mega użyteczne do kuchni. Mamy również bardzo ciekawy obraz z symbolami, oczywiście magicznymi, fazy księżyca, do tego oko, tak, więc no jak najbardziej magiczne symbole. Dalej mamy świece, które lewitują, bo są na różnej wysokości, więc możecie je sobie ustawić. O właśnie, one by pięknie wyglądały tutaj nad tym magicznym stolikiem. No odjazd, ja bym je trochę opuściła, żeby nie lewitowały aż tak wysoko. Da się je opuścić? No niestety, nie da się ich chyba ustawić niżej, ale może jeszcze później jakoś pokombinuję z tym. W każdym razie nad tym stolikiem by wyglądały i wyglądają epicko. Do tego mamy również miotłę. Miotłę
troszkę w formie dekoracji, chociaż może da się na tej miotle jeździć. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie ona będzie. Ona jest tylko w formie otoczenia właśnie, więc niestety nie da się na niej jeździć, ale możecie sobie za to używać jej do dekoracji. Będzie wyglądać zacnie w waszych magicznych domach. No i przechodzimy do kolejnych pierdłek, które są idealne, po prostu idealne. Słuchajcie, moździerz do rozgniatania ziół, czy na przykład soli, to może być artefakt magiczny, a zarazem może być po prostu artefakt kuchenny, bo myślę, że w wielu kuchniach ten element jest i się sprawdza, chociażby do ucierania czosnku, czy właśnie innych zwykłych ziół. Oprócz tego mamy magiczną księgę, i ona jest w różnych wersjach, więc też możecie sobie takie dodatki gdzieś powciskać w pokoju. Możecie zrobić pokój nastoletniej czarownicy, właśnie, z tym pakietem możecie stworzyć coś dla nastolatki, która uwielbia magię. Kolejna rzecz to znowu coś magicznego z takim motywem faz księżyca. Tutaj macie trzy księżyce w różnych fazach, więc to jest świetne. Do tego świece, ten mini taki moździerz, jakieś kryształy, jakieś zioła, roślinka, no i właśnie różne wersje kolorystyczne, więc też będzie pasować na pewno do wielu różnych wnętrz. I mamy jeszcze nowe kadzidełka. Kadzidełka w takim uroczym wazoniku, też w wielu kolorach. Biały jest bardzo ładny, bardzo fajnie się prezentuje, no i są też takie bardziej kolorowe wersje, więc naprawdę można sobie tutaj coś wybrać dla siebie. Ja zostawię może takie fioletowe, czy nie fioletowe, a czerwone sobie zostawmy, ładnie to wygląda. Oprócz tego mamy takie piękne kwiaty zamknięte pod szklanym kloszem. To jest już totalnie ozdoba, ale jest przecudna i będzie też idealnie pasować do pokoju nastolatki. Plus jeszcze mamy zioła zamknięte w słoikach, więc też będą się świetnie sprawdzać, albo może do kogoś, kto lubi ogrodnictwo, do jakiegoś takiego, nie wiem, może do jakiejś szopy w ogródku, czy po prostu do kuchni, czy do jakiegoś pokoju magicznego będą też świetnie pasować. I kolejna ozdoba to po prostu księgi, jakieś tutaj otwarte słoiki, jakiś kwiatek, więc taka mieszanina różnych magicznych elementów. No i coś, co też jest przepiękne, czyli trzy wazony w różnych kolorach, w różnych, o różnych wysokościach, też bardzo fajnie się prezentują. Po prostu ładne obiekty dekoracyjne, niekoniecznie nawet do domu czarownicy, myślę, że będą pasować nawet i do domu zwykłego Sima, no może niekoniecznie takie lewitujące świece, ale większość z tych elementów możecie wykorzystywać w domach zwykłych Simów. I dalej przechodzimy do nowych kominków. Mamy jeden nowy kominek, który prezentuje się całkiem zacnie, tylko jest w trzech różnych wersjach, jeśli chodzi o wysokość, więc możecie sobie dostosować, wybrać taki kominek, jaki Wam pasuje do wysokości Waszych ścian. Też jest bardzo uroczy, szkoda tylko, że nie ma tutaj motywu z fazami księżyca, taki jaki jest na przykład na tej tacy. Fajnie by to też wyglądało, chociaż tutaj jest niby taki okrąg, może to symbolizuje pełnię, ale te kwadraty tak mi średnio grają. Chociaż może to, jakbyśmy spojrzeli na te takie elementy metalowe po środku tego kominka, no to można na upartego przypisać, że tu jest jeden księżyc, tutaj jest drugi księżyc i po środku jest pełnia, więc teoretycznie też jakiś tam motyw tych faz księżyca jest. I tak mi teraz przyszło do głowy, że to będzie też super pasować do wilkołaków. Te obiekty będą bardzo pasowały do po prostu simów, którzy są nadnaturalni, do okultystycznych simów. Więc pobierajcie. Chciałam Wam jeszcze pokazać te ściany, ile mamy tutaj nowych wersji. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy aż 7 nowych ścian i one się prezentują całkiem dobrze. Kolory są przyzwoite. Nie ma tutaj na tych ścianach takich... czasami są, to już Wam mówiłam, że takie te ściany wyglądają jakby były brudne, jakby takie zacieki były, więc bardzo się cieszę, że akurat te ściany są gładkie i nie ma na nich żadnych zacieków. Żałuję, że nie ma też listew. Listwy by były idealne, gdyby były na dole i pod sufitem, ale no trudno. No trudno, myślę, że da się bez tego żyć, a same kolorki są zacne. Dajcie znać, jak Wam się ta kolekcja podobała, czy pobierzecie, czy zamierzacie z nią pogrywać, a może już ją macie i może chcecie mi na przykład jakąś kolekcję do przeglądu polecić. Jeśli tak, to zapraszam Was do wysłania mi w wiadomości prywatnej lub możecie napisać w komentarzu nazwę danej kolekcji. No i oczywiście zapraszam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć!